Dzisiejszy odcinek na pewno przypadnie do gustu wielbicielom kuchni azjatyckiej, a w szczególności tym, którzy uwielbiają ramen. Dzisiejszy odcinek będzie o jednym z najpopularniejszych miejsc, które serwuje tego typu danie na Śląsku. I jak już pewnie możecie się domyślać, będzie o Madara Ramen Shop. Także zapraszam do materiału. Ramen, danie z makaronem o tym samym nazwie, z wywarem, tare, toppingami i olejem smakowym. No i jest to naprawdę bomba smakowa. Madara Ramen jest to koncept w sumie taki bardziej pop-upowy, ponieważ działa on w weekendy w tyskiej piekarni The Hive. Zaanektowali tam przestrzeń i w ramach soboty i niedzieli serwują właśnie różnego rodzaju rameny. Na co należy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o Madara Ramen? No, przygotowują w sumie oni swoje wywary od A do Z, od początku do końca w pełni sami, tak? Od makaronu, poprzez gotowanie bulionów, poprzez przygotowywanie jakichś marynowanych składników, jajek i tym podobnych, więc no ja wiem, że to jest standard, ale na Śląsku to nie było wcale takie oczywiste, że nie dostaniemy na przykład zupy, nie dostaniemy ramenu z na przykład suchym makaronem, który jest paczkowany wcześniej. No okej, może nie ma nic z tym złego, ale jednak co na świeżo, to na świeżo. Także Artur, który zajmuje się tym przybytkiem rozpusty ramenowej, po prostu spędza kilka dni wcześniej, wszystko przygotowuje tak, żeby w sobotę i niedzielę starczyło dla każdego ramenu. Oczywiście w większości przypadków wyprzedaje się szybciej niż później, więc jeśli chcecie się tam wybrać, to zdecydowanie polecam opcję sobotnią, bo w niedzielę często się zdarza, że nie idzie jednak już dostać tego ramenu po godzinie tam 16-17. No, może się to zmieni, ja nie wiem. Ogólnie o Madarze popełniłem już tekst, także jeśli wolicie formę pisaną, to w opisie tego filmu tam na dole znajdziecie link do mojej recenzji, do mojego opowiadania, opowieści o tym lokalu. Ci, którzy jednak zechcą tutaj ze mną spędzić te urocze chwile, zapraszam do dalszej części. W ramach przygotowywania się do tego materiału odbyłem dwie wizyty i generalnie postarałem się wybrać wszystko to, co uważam za najciekawsze w ichniejszej ofercie. Także z tego, co tutaj zobaczycie, prawdopodobnie to są chyba prawie że wszystkie rameny, poza Chicken Paitanem. Chicken Paitan to jest trochę taki rebel, który się akurat nie pojawi tutaj, chociaż jest to jedna z ciekawszych pozycji w ichniejszym menu. Właściciele postanowili, że dopóki nie będą mieli własnego lokalu, no to jednak nie będą na tej małej, bardzo skromnej przestrzeni przygotowywać go, a szkoda, bo jest on naprawdę zacną propozycją. Jeśli chodzi o miski, które przejadłem, zacznijmy od pierwszego, w sumie jednego z ciekawszych też, który jest wegańską propozycją. Vegan miso ramen. Oparty jest na tare na bazie tahiny i pasty miso, a w swoim składzie ma m.in. pieczonego batata, pieczone pomidorki, kiełki fasoli mung, szczypior, nori i maju. Bardzo gęsty, bardzo kremowy. Mógłbym go przyrównać do takiej zupy krem. Kiedyś był podawany bardziej na ostro, a teraz idzie jednak w takie bardziej słodkie smaki. Jest to oczywiście pewnie spowodowane tym, że batat oddaje co ma, więc słodki ziemniak tutaj najbardziej się wybija na ten pierwszy oczywiście plan. Jeśli chodzi o jeszcze inną opcję wegańską, którą naprawdę bardzo polecam, jest to wegański tantanmen. Możecie zobaczyć tutaj jego zdjęcie. Co go odróżnia od klasycznego tantanmena, to tylko to, że zamiast prawdziwego mięsa jest wegańskie mięso sojowe.
wiem, słowo mięso, pewnie niektórzy się przyburzą, ale dla ułatwienia przyjmijmy, że to jest sojowe mięso. Dziękuję. I przyznam szczerze, że jest to bardzo konkretna opcja. Jest ona delikatnie lżejsza i po zjedzeniu nie czuję się, to znaczy jest równie syta, ale nie czuję się przytłoczony tymże mięsem, które mimo wszystko ma jeszcze wciul przypraw. Także jeśli miałbym wybierać, czy chcę opcję bardziej treściwą, czy taką, po której się będę lepiej czuł, no to w tym wypadku wybiorę akurat troszkę lżejszy, wegański tantanmen. Jedną na pewno z bardzo ciekawych opcji, bardziej takich lekkich, klasycznych, japońskich, jest shoyu ramen, oparty na o lekki klarowny bulion i o tare na bazie mieszanki sosów sojowych i ryb. Ma on oczywiście, wiadomo, ten rybny posmak, ale jest on naprawdę, naprawdę esencją i po prostu dodaje tyle umami temu połączeniu, że rewela. Co się w niej znajduje? No oczywiście makaron, ten własnoręcznie robiony, na pewno boczek czaszu, który jest jednym z najlepszych, najbardziej rozpływających się w ustach kawałków boczku. Mema, czyli marynowany bambus, szczypior, jajko nitamago marynowane, całe jajko. Więc taka przyjemna, smaczna, lekka propozycja, jak ja to określam, taki niedzielny rosół, ale to nie jest rosół, żeby nie było. Okej, z karty zostały jeszcze dwa rameny, jeden miso, drugi spicy miso. I jak mam wybierać pomiędzy tymi dwoma? No to oczywiście skłaniam się ku temu spicy. A dlaczego? Jest po prostu dla mnie ciekawszy. Co ma w składzie? Jeśli chodzi o tare, jest ono oczywiście na bazie pasty miso, ale wzbogacone jest właśnie jeszcze o ostre papryczki, które dodają tej całej ostrości, która jednak no, jak sama nazwa wskazuje, musi tu być. Co więcej, mamy tam boczek, mamy menme, mamy szczypior, mamy nitki chili, mamy nori, mamy olej chili i pak choi. I tak co, ale jest ostro. Ostro, ale zarazem smacznie. Podsumowując te wszystkie rameny, które tutaj mniej więcej się przewijały, jest jedna bardzo ważna część wspólna i jest to właśnie makaron, który jest własnoręcznie robiony oczywiście przez Artura. Jest on bardzo sprężysty, nie chłonie tak oczywiście typowo bulionu. Nie skłamię, jeśli powiem, że jest to jeden z lepszych makaronów też, jakie miałem okazję zjeść w ramenie. Chyba drugim takim jest makaron z Arigatora. Okej, bo jeszcze tego nie powiedziałem w sumie, ale od niedawna też w Madarze są dostępne japońskie kraftowe piwa. I niektóre mają naprawdę tak egzotyczne smaki, jak na przykład z yuzu, tudzież imbirowe, które jednak odbiegają trochę od naszych standardów smaku, ale według mnie jest to bardzo fajna ciekawostka, którą warto się skusić. Także jeśli będziecie, nie będziecie autem, tak jak często ja jestem, tylko raz mi się udało napić tam chyba piwa, to śmiało zapraszam do kosztowania, bo naprawdę nie widziałem nigdzie indziej takich właśnie piw. Także podsumowując te wszystkie moje wypowiedzi, Nadare Ramen jest na pewno jednym z najciekawszych i według mnie najsmaczniejszych ramenowni na południu Polski. Tak, są to mocne słowa, ale będę ich bronił jak Polska niepodległości. Składniki dobrej jakości, własnoręcznie przygotowywany makaron, klimat. Oczywiście, jedynym minusem tej knajpy jest to, że teraz jest otwarta przez tylko 2 dni w tygodniu. No ale jednak na co dzień działa tam piekarnia. No, o jakości tego miejsca świadczy to też, że w sumie jestem tam dosyć często. Tak co tydzień, co 2 tygodnie. No bo jednak dobry ramen to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Okej, ale chciałbym poznać wasze zdanie na temat tego miejsca. Czy macie tam swoją ulubioną pozycję? Czy w ogóle byliście tam? Czy wybieracie się? Czy chodzicie tak samo często jak ja? Porozmawiajmy o tym.
Jest do tego pełno miejsca w komentarzach, także zapraszam do dyskusji. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam smacznego tygodnia. Aha, i pamiętajcie, ramen to makaron. Jeśli dostajecie ramen bez tego makaronu, to nie jest to ramen. Może być to jakakolwiek inna zupa azjatycka, ale nie będzie to ramen. To takie przesłanie na koniec tego filmiku.